Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trolla. Dzisiaj mamy weekend, czyli jak co weekend maszyny losujące. Dzisiaj wybrałem Diamond Mine, Mega Ways, czyli to co już było u mnie na kanale wielokrotnie. Mówiłem, że będą też inne gry, ale postanowiłem, że dzisiaj zagramy też w tą. Już się gra ładuje, Diamond Mine. Powiem wam, że póki co tutaj ciągle mam plus, także szkoda mi tej gry zostawiać i bardzo, bardzo chciałbym trafić na te takie worki ze złotem, które tutaj widzicie. O, tutaj po lewej stronie są, tu, gdzie klikam teraz, widzicie, tu. O, tutaj. I chciałbym te worki w końcu trafić, chyba trzeba mieć 4 albo 5 i wtedy uaktywni się jakiś bonus. Także naprawdę chciałbym je trafić. Tu mamy stawkę, za jaką możemy grać, gramy za najniższą. Tu na dole mamy moje saldo, jest wynosione 1318 koron, także możemy zejść, no załóżmy te maksymalnie 70 koron, czyli do 1250 lub około 10 minut, tak będziemy kręcić. Także mamy godzinę 21, jak widzicie wybija mi właśnie, także za kilka sekund będę kręcił po raz pierwszy. I tak jak mówiłem, maksymalnie 10 minut lub strata 50 koron, także stawka, jak widzicie, mamy tutaj 2 korony minimalnie, możemy grać za maksymalnie 20 koron. Także wybieramy 2 koronki, no i będziemy powolutku kręcić. Tutaj mamy, tutaj przy tym pucharze będzie moja suma wygranych, tutaj jest moje saldo i tu jest stawka. No dobra, jest 21, kręcimy. Pierwsze kręcenie, uwaga! Coś tu mamy, od razu 0,8 korony. Jedna korona, no także prawie jedna korona, także mamy koronkę na minusie. Tak jak mówiłem, kręcimy maksymalnie, o, mamy koronę 30. Tu jest moje saldo, jak tutaj będzie 1250, no to kończymy. Jedziemy dalej. Nic nie ma. Czyli dzisiaj pozwolę sobie na 70 koron straty, ale to nie jest naprawdę dużo. Tutaj jedna zgrabka kosztuje 50 lub 100 koron, także naprawdę, a tutaj mam 10 minut rozrywki, a może nawet i coś wygram. No zobaczymy. Na razie mamy już 10 koron do tyłu, o coś tu będzie, mamy 7 koron, pięknie, piękne trafienie, 7 koron i wracamy do punktu wejścia, 1311, lecimy dalej. Będzie coś, 2,5 korony, jeszcze będzie coś, 5 koron, tutaj mamy sumę, 5 koron, tu widzicie na dole, w prawym rogu, także mamy tyle, ile było na samym początku. Mówię, chodzi mi oczywiście o saldo, idziemy dalej. Dobra, puściutko. O, mamy coś, 0,6 korony, no szału nie ma. Pusto. Ta, 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 ta. I mamy 1000, o jest, 0,4. 1301 korona, 0,65. Czyli 14 koron do tyłu na razie. A 2 minuty kręcenia z nami. Coś tu nam wpadło, 0,4 korony. Idziemy dalej. Tutaj chyba najwięcej dają mi albo te diamenty, co tutaj widzicie, klikam, te takie duże, albo ci panowie. Nie jestem tego pewny, tego nie sprawdzałem jeszcze, ale wiem, że na pewno jakiś bonus ukrywają sobie takie worki ze złotem, na które właśnie się czaję, dlatego częściej o ten tutaj, co widzicie, worek na dole w lewym dolnym rogu. Tych worków musi być w linii albo 5, albo 6. Nie wiem, nigdy tego nie miałem, dlatego bardzo, bardzo chciałbym to trafić. Słuchajcie, trafiliśmy teraz 3 korony. Bardzo chciałbym trafić te worki i zobaczyć, co one ukrywają w sobie. O, jest 1-2 worki, widzicie, 1-2. Potrzeba ich chyba 4 albo 5, nie wiem, bo raz miałem 3. Też nic się nie działo. Mamy kill-offy, 4-5 koron wygraliśmy prawie. Jest ok. 3 minutki kręcenia za nami już.
Na razie mamy 12 koron na minusie, bo mieliśmy na początku 1314, z tego co pamiętam. Także jeszcze 50 koron możemy zmarnować. Mamy trafioną koronę, jedną, tylko jedną. Idziemy dalej. Dziesiątki, 4, 0, 6 korony. Tak, tutaj też nie ma nic ciekawego. Idziemy dalej. No, zobaczymy, czy uda się coś dzisiaj trafić jakiegoś takiego większego. Ostatnimi czasy były tutaj takie trafienie za 48 koron, raz miałem 68. To były największe. O, jest 4 korony. 5,7. Okej, okay, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Nie, no jest ok. Idziemy dalej. Mamy kilofy. Ale to tylko 1,5 korony. Jak tutaj widzicie. 4 minutki za nami. Zero sześć korony. No kiepsko, kiepsko. Oj, teraz tu by przydałaby się literka A. Nie ma. Niestety. Idziemy dalej. Coś tu będzie. Mamy 1,7. Dwa worki ze złotem. No ja chcę tych worków 5 albo 6, albo jeszcze więcej niech będzie. No jestem ciekawy, co one tu potrafią nam dać ciekawego. Czy ja to kiedyś odkryję? Słuchajcie. Mamy na razie niestety na minusie kilka koron. O, mamy coś. Jest! 14,5 korony. 15,3. Także póki co to jest najlepsza wygrana. I nasze saldo jest nawet spoko. Mamy tylko 14 koron na minusie. A mamy za sobą już 5 minut zabawy. Idziemy dalej. No kurczę, ale chciałbym te worki sprawdzić. Co to będzie z tymi workami? Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda... O, będzie coś fajnego. Mamy 5,5 korony. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda to nagrać te worki, jak mi się tutaj one odpalą, że tak powiem. Żeby pokazać wam, co one kryją. O, dwa worki, zobaczcie. Dwa. Tylko dwa. One tak rzadko wypadają, że one muszą dać naprawdę na pewno coś fajnego. 6 minut za nami. Literka J daje nam 0,9 korony. Słabo. Ale w sumie lepiej to jak nic, prawda? Mamy koronę. Jest! Słuchajcie, 14 koron wpadło. Tutaj nawet nie zdążyłem zobaczyć za co. 15,4. Także po drugi raz taka sama wygrana. Ale fajnie. Mamy tylko 10 koron na razie stratnych. Słuchajcie, a już kręcimy 6 minut. Ależ ja się na te worki napaliłem, no chciałbym te woreczki trafić, żeby pokazać wam. Sam jestem mega ciekawy, nie sprawdzam tego, co one mogą dać, nie, bo nawet tego nie sprawdziłem tutaj w tej instrukcji tej gry, co one potrafią dać. To jest na pewno jakiś bonus. Oczywiście jest możliwość sprawdzenia, co one dają, ale ja wolę po prostu te worki trafić i sam się przekonać, co one potrafią zrobić. Idziemy dalej, 7 minut. Puściutko. Tutaj są takie jeszcze diamenty, te wybuchowe dynamity, jakieś takie beczki z prochem. Mamy 5 koron trafione, słuchajcie, fajnie. Jeszcze coś. 5,3. Patrzcie, 3 worki się uaktywniły. Jest, udało się! Czy nie? Nie, no nie, coś się działo i nagle przestało. Co jest? A, już myślałem, ale szkórka wodna. Zrobili mnie w konia. Już myślałem, widzieliście to? Jak się przybliżyło, zatrzymało, już myślałem, że się uaktywniły, ale jednak to nie było to. No kurka wodna. No po prostu nie wiem. Nie wiem, co trzeba tutaj zrobić, żeby te worki się włączyły. Były trzy. To może był sygnał, że po prostu brakowało jeszcze jeden, żeby się one włączyły. Ach, cholipka. Idziemy dalej. Szukamy te worki. Czekamy na te worki. Mamy 8 minut. Jeszcze 2 minutki. Lub mamy... O, tutaj mamy 2 koronki, fajnie.
Mamy jeszcze 35 koron. Dziewiątki. Także dzisiaj nam się trafiło 2 razy 15 koron. Najwyższe wygrane to były. I 30 koron jeszcze ostatnie. Dwa wolki, znowu dwa. Mamy 3,9, 4 koronki prawie. Co by tutaj zrobić, żeby te worki zdobyć, kurka wodna? Ja wam obiecuję, ja wam mówię, że ja kiedyś te worki odpalę i zobaczycie, co one potrafią zrobić. Ostatnia minutka lub 20 koron. Mamy tu koronę 60. Trafiło się nam 4 korony. Coś jeszcze? O, fajnie. 7,60. Ok, idziemy dalej. Koronka. No, chyba się niestety dzisiaj już nie uda tych worków uaktywnić. No trudno się mówi, już nie zdążymy. Już ostatnie sekundy lecą tej zabawy. Jest jeden worek, ale to za mało. Niestety za mało. Mamy koronę 70 trafioną. Kręcimy dalej. Ok, koronka trafiona i mamy już koniec. Słuchajcie, mam jeszcze, ile tutaj mówiłem, do 1250, dobra? Także no, zakręcimy, załóżmy, ostatnie 5 razy. 1. 3 korony weszły. 2. 3. 4. Jest korona. Jest korona 80. I uwaga, uwaga, ostatnie kręcenie. Nie, muszę to zrobić jeszcze raz. Ja uzależniłem się. Dobra, słuchajcie, koniec. To jest ostatnie już. No niestety, nie udało mi się tych worków uaktywnić. Zjadę do tych 1250, tak jak mówiłem. Czyli mam tu jeszcze jedno kręconko ostatnie. Okej, już jest koniec. Słuchajcie, no niestety nie udało się nam dzisiaj wyjść na plusie z tej zabawy. Nie udało mi się również niestety tych worków znaleźć ze złotem, ale obiecuję wam, że te worki znajdę prędzej czy później. No i tak nam minęło 11 minut zabawy, słuchajcie. Mamy niestety tam 60 koron około straty, ale to nie jest jakaś tam wielka kwota, także zabawa była przednia, emocje. Dzisiaj udało mi się wygrać 15 koron, to było najwięcej. 2 razy 15, tam było 15,4. Także fajnie. No niestety nie ma dzisiaj plusika, ale zabawa była, jak już mówiłem wcześniej, fajowa. Także ja czekam na wasze komentarze, oczywiście na wszystkie odpiszę. Prędzej lub później, czasami powiem wam, że brakuje mi trochę czasu, ale zawsze wam odpisuję. No co, no dziękuję wam dzisiaj za uwagę i życzę wam super niedzieli. Trzymajcie się, pozdrawiam. Heja!